Około 30 osób wzięło udział w tak zwanych warsztatach kreatywnych, które zorganizowała spółka PKP SA. Tematem spotkania był planowany remont Łukowskiego Dworca Kolejowego. To spotkanie służy temu między innymi, żeby nie wymyślać prochu i nie odkrywać Ameryki, tylko właśnie z lokalną społecznością uzgodnić, co jest najbardziej potrzebne. Mamy koncepcje, które musimy uzgodnić właśnie między innymi z lokalną społecznością oraz z konserwatorem zabytków. Warowania konserwatorskie są jedne z najważniejszych w tym przypadku i jeśli będą jakieś zmiany dotyczące dworca, to raczej będzie przywrócenie stanu poprzedniego, który bardziej odpowiadał stanu zabytkowego. Te spotkania są bardzo różne, bo i bardzo różne są dworce też. Niektóre są cudami architektury i trzeba przywrócić ich świetność, natomiast inne są bardzo brzydkimi obiektami z lat 50., 60. XX wieku i nikt nawet nie żałuje propozycji ich zburzenia i wybudowania czegoś zupełnie nowoczesnego. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, służb miejskich, przedsiębiorcy oraz osoby prywatne. Zapoznano się z zakresem remontu budynku dworca, który planuje PKP. Ogłoszono właśnie przetarg na wyłonienie wykonawcy projektu. Inwestor zamierza zmodernizować dworzec, przywracając mu poprzedni, bardziej zabytkowy charakter oraz wydzielić miejsca na działalność komercyjną. W tym planowaniu czynny udział biorą władze Łukowa. Co do zagospodarowania dołu, to z pewnością ma kolejny pomysł na zagospodarowanie. Myślę, że tam się znajdzie jakaś restauracja albo bar, na pewno poczekalnia dla podróżnych, na pewno jakaś przechowalnia bagażu, na pewno kasy biletowe. No i oczywiście zostanie jeszcze piętro, na którym będą pokoje biurowe. Konkretnego pomysłu na to piętro jeszcze dzisiaj nie mamy, ale ewentualnie jeżeli kolej nie będzie miała pomysłu na zagospodarowanie tego piętra, miasto z pewnością sobie poradzi. Decyzje już zapadły, że ten dworzec będzie remontowany, natomiast te konsultacje są elementem niezbędnym, ponieważ na pewno to będzie z udziałem pieniędzy unijnych, więc taki element musi się znaleźć, ale myślę, że my nawet bez konsultacji wiemy, że chcemy, żeby ten piękny, zabytkowy dworzec tętnił życiem. Chcemy, żeby to było miejsce takie miłe, sympatyczne, nie tylko dla przyjezdnych, dla podróżnych, ale i dla mieszkańców miasta. Przede wszystkim również jesteśmy już porozumieni co do zagospodarowania placu przed dworcem. No i oczywiście istotnym takim elementem było to, że miasto doprowadzi sieć ciepłowniczą do budynku dworca, a to się robi już. Podczas warsztatów wymieniono się pomysłami, jak zagospodarować Łukowski dworzec. Ze strony uczestników spotkania pojawiły się pomysły zagospodarowania terenu przed budynkiem, utworzenia tam zatoki autobusowej czy też nowych postojów dla taksówek i rowerów. Wszyscy podkreślali konieczność powrotu kas biletowych. Mówiono również o likwidacji barier architektonicznych, iluminacji budynku oraz ulokowaniu w nim m.in. fryzjera, poczty, bankomatu, galerii i restauracji. Warsztaty były pierwszym etapem konsultacji społecznych odbywających się w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Remont dworca ma być bowiem przeprowadzony przy współudziale funduszy unijnych.